Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czego, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Zostawcie lajka, wpadnijcie na Twitcha, bo tam streamy prawie codziennie, ale przede wszystkim giga content, a to jest najważniejsze. Może i streamów codziennie nie ma, na przykład są co 2 dni, ale jak It's już są, locked. to są giga. Mamy tutaj dużo pacjentów, więc na samym początku będzie bardzo dużo rozmowy. Chciałbym z każdym tutaj, z kim mogę zamienić słówko, to zamienić. Także porozmawiajmy na przykład z tym Good evening, ziomkiem. sir. A potem Can I help you? odkryjmy. Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Nie wiem, co chciałem powiedzieć na samym początku. Chciałem powiedzieć, że odkryjmy, czy jesteśmy w stanie tutaj panować nad moimi wampirzymi zmysłami. Znajdźmy tego wampira, który sprawi, że jesteśmy teraz wampirem, który zmienił nasze życie. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Czyli mówisz, że tobie już takie życie pewnie nie będzie podobać, także... Zobaczmy jakoś... jakoś krwi tragiczna. Jednak nie chcę z ciebie wysysać krwi. Musimy szukać jakichś desperatów, którzy nie chcą żyć. Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Im po prostu pomóc. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Okej, okay, dobra. To było tyle. Jeszcze osobiste pytania mogę mu zadać. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. No tak, on był na takim bezpośrednim froncie, a my chłopie grzaliśmy pewnie dupę w okopach, co nie? Pewnie tak było, no niestety. Jest jak jest. On był mięsem armatnim. O kurczę, ale samica, witam serdecznie. Mogę z nią po... A ze dwa słówka, byśmy? Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Oj, chyba nie jestem akurat śmiertelnikiem. I'm mortal. Co my? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Nie, coś mi nie wygląda z nową wampirzycę, aczkolwiek... O, a co to było w ogóle? Czekaj. Krąg społeczny, Thomas Elwood. Oni się jakoś kumplują chyba, tak? Czy jak to wygląda? Sprawa tutaj. Zaraz się pewnie dowiemy. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Okej. Okay. Please. Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality.
and you think it is I who am delusional. To pogadali. Myślałem, że będzie inna noc z tobą. Dzisiaj niezapomniana. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Lokalne śledztwa. Dostępne jest nowe lokalne śledztwa, bo tworzyć będą lokalne śledztw. Ciekawe, to teraz mam kliknąć? O kurczę, misje. Misja poboczna, szczegóły. Thelma cierpi na zespół Cotarda i wierzy, że jest wampirzycą. Okej. I co w związku z tym, to z tym śledztwem? Nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Zmęczenie. Czekaj, jeszcze raz bym kliknął. A teraz już nie działa. Działa ten przycisk. Działa, dobra. Ale jak śledztwo? W sensie przed chwilą było takie drzewko. Ja nie wiem, gdzie to było to drzewko. Jak ja to zrobiłem w sumie? Jak ja to zrobiłem przed chwilą? Że było takie drzewko. I śledztw. Tutaj? Nie, gdzieś były te... O, tutaj, dobra. Dowiedz się więcej, kto śledzi Thelmę. Szczegóły. Thelma Hautroff to cierpiąca na urojenia pacjentka. Nie mogę pozwolić, by w szpitalu kręcili się łowcy wampirów. Może powinienem sam ich wyśledzić i w tym czasie pomóc udręczonej kobiecie. Czyli w skrócie, misja poboczna, tak? Oki. Osobiste pytania jakieś? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Hmm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. Ty, ale sobie wyobraziłem, co może, co z taki Gidon by mógł. takie maski zrobić, ale by wtedy zabawa. No nic, nieważne, a po co mu te maski zapytacie? Ja powiem tak, żeby móc głaskać kilka kotków naraz, małych. Aha, proszę bardzo. Dobra, gdzie mam się udać? Do góry, na dół? Tu jest jeszcze pełno ludzi, z którymi nie rozmawiałem, nawet tutaj na samym tym dolnym piętrze. Tu jest na przykład jeszcze kolo jakiś. Nie, oni są tam dalej. Części szpitalnej, okej. To chodźmy, porozmawiajmy z nimi chyba. Witam serdecznie. I ojcie Grinza, ile to jest postaci w ogóle do porozmawiania. Na szczęście te dialogi są w miarę krótkie. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Aykroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Aykroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Okay. If you have a problem with me, Dr. Aykroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me. Since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Nie, to kolonia. Since your tenure in this hospital. Czuję jego serce. Perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives.
The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Następna jest nowa wskazówka, chętnie przeczytam. Warley nie popiera nowoczesnej medycyny. Debil. Wróć. Może osobiste pytania. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money? Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? A jakie to ma w ogóle znaczenie? Just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Aykroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. To się chyba, wariacie, nie dogadamy. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Aykroyd. Dobra, to było na tyle z rozmowy. Coś stało twoje życie w Londynie? Nic. Osobiste pytanie? Nic. Thank you for your time. Hipnoza, co najwyżej została mi na nim. Ja bym generalnie sobie zrobił to śledztwo, bo teraz nie chciałbym was zanudzać. Już 10-11 minut odcinka, my tylko i wyłącznie na razie przez te 11 minut gadaliśmy z jakimiś postaciami. Nie chciałbym tego robić na samym początku. I o ci kręcę, czy tu jest jakaś pacjentka się wybudziła. Nie no, jest dużo, jest bardzo dużo postaci. Zresztą jak sobie kliknijmy chyba ten przycisk, wejdziemy gdzieś tutaj, to tutaj są wszystkie postacie, z którymi możemy porozmawiać i duża część z nich właśnie znajduje się, co ciekawe, w szpitalu. I to jest tylko i wyłącznie jedna dzielnica, w każdej dzielnicy mamy równie tyle samą postaci, także no jest na pewno tutaj dużo rozmów. Nie chciałbym widza zanudzać na samym początku, także myślę, że wybierzemy sobie to śledztwo. Nie wiem jeszcze, jak je zaznaczyć, ale myślę, że jakoś to rozkminię. Dowiedz się, kto śledzi Telmę. Ja to chyba mam w ogóle generalnie zaznaczone, prawda? Śledź. Chyba jest git. Chyba mam zaznaczonego śledzia. Wróć. Chciałbym mapkę odpalić, Jeszcze nie ogarnę za bardzo tego sterowania. Nie wiem, jak się tu... A, mapy się tak przesuwa. Dobra. I my musimy iść tutaj. Tutaj ktoś za szpitalem podobno śledzi tą laskę. Ja bym chciał dowiedzieć się, kto. Czy to łowcy czarownic? Wampirów? To nie wiedźmin. Pewnie zaraz się przekonamy. Nie wiem tylko, czy tutaj będzie jakieś przejście. A tu? Co to jest? Zapobiegaj chorobie. Bezmyśle, opluwanie, kichanie czy kaszel pomagają grypie się rozprzestrzeniać. Roznosi się ona przez kropelki, które wylatają z nosa i gardła. Nie kaszel w miejscu publicznym. No, kurczę. No rację w sumie. To akurat jest fakt. Czy tutaj mieli to dobrze rozkminione? Tutaj ktoś jest? Nie ma. Czyli medycyna w 1920 roku nie taka z kolei najgorsza. A gdzie jestem? Gdzie jest moja misja, którą miałem zaznaczoną? Czekaj, coś mi tu nie gra. A jestem na terenie jakby tej misji. Ja nie widzę, żeby tu się coś działo podejrzanego. Może jak sobie użyję wampirskie zmysły? No nie wygląda mi tu. O! Tutaj jest jakieś ciekawe miejsce. Wydaje mi się, że dość nieprzypadkowe, szczerze mówiąc. Otwarte drzwi. No nie. Jak się tu kucało? Ja mu jakieś plecy mogę zadać cios, tylko ja już zapomniałem ja. No i chuj, jak zwykle. Wychodzi. Wyszło. Gościu. No kurczę, no chciałem to zrobić jakoś po cichu, bo wcześniej mogłem, ale zapomniałem, jak się tego używa. Generalnie czytałem jeszcze, że skóra, znaczy tego, krew szczurów nie jest tak smaczna i nie jest tak pożywna dla nas jako wampirów.
No, czyli to jednak faktycznie byli... Ała! Czyli to faktycznie byli łowcy czarowni, łowcy wampirów, ja się pewnie nigdy tego nie odwrócę. Tyle razy już powiedziałem o owcach czarowni w Wiedźminie, że teraz będzie mi ciężko bardzo się tego odwrócić. Czyli łowcy to byli... wampirów i polowali na tą laskę, no bo ona gadała też, że jest wampirem, nie? Nie wiedziała, jakie to konsekwencje za sobą może nieść. No co, pozbierajmy, co mamy pozbierać. Stanowisko dowodzenia. 3 dni temu jedna z naszych nowych rekrutów usłyszała pogłoski na temat obecności wampira płci żeńskiej. Samica. Udajcie się tam dyskretnie i obserwujcie podejrzane zachowania wspomnianej pijawki. Następnie zdajcie nam bezpośredni raport. Okej. Dostępna nowa wskazówka. Szczegóły. Pokaż tą wskazóweczkę, którą dostałem. Mogę przeczytać sobie tutaj. Samica. Thelma. Stróże Priven podejrzewają, że Thelma może naprawdę być wampirzycą. No, jak ktoś łazi i chodzi i rozpowiada takie rzeczy, to się nie dziwię. Pewnie jakbym chodził teraz i krzyczał, że nie wiem, jestem... mam chuja 33 cm. Plotka by się rozniosła. Tak mi się wydaje. Generalnie nieważne co krzyczysz, to... a, ludzie łykają jak pelikany. Taka prawda, widzowie. Starszy krzyczy, że jesteś koksem i tak wszyscy będą myśleć, że jesteś koksem. Król i kraj cię potrzebują. Dąż do armii, pomóż naszym obywatelom, naszym chłopcom. Znaczy, wiecie, później życie zweryfikuje, że nie jesteś koksem, ale przez chwilę będziesz. W oczach innych ludzi. Dobra, lecimy z powrotem chyba z nią porozmawiać. Wydaje mi się, że zabierzmy do szpitala. Znajdź miejscową kwaterę stróżów. A, to jeszcze czekajcie, to ja nie wykonałem tego jakby? Nie. O kurde, misja poboczna. A, czyli my do tej kwatery teraz mamy się udać. Myślałem, że mamy sobie porozmawiać z tym laską, bo odkryliśmy kilka ciekawych rzeczy na jej temat. Pozbierajmy coś ze śmieci. Tutaj jest jeszcze coś do przeczytania. Oficjalnie ostrzeżenie zdrowotne. Cisza nocna będzie ogłaszana przez bicie dzwonów o godzinie 21. Wszyscy są zobowiązani pozostać w domach do godziny 5. Do odwołania w całym mieście obowiązuje cisza nocna. Bez względu należy nosić maskę. A, tu nikt nie nosi maski. Jeżeli którykolwiek członek gospodarstwa domowego zachoruje, należy natychmiast powiadomić władzę. Okej, trochę informacji na temat tak zwanego lore. Tutaj wejść nie mogę. Wkurza mnie to, że jak nie mam takich wiedźmińskich zmysłów, to mnie denerwuje. Że w Wiedźminie miałeś tak wszystko tak bardziej podane, mam wrażenie, na tacy. Bardziej przejrzyste to było. A może chodźmy tędy? Nie wiem. O kurwa, ty... A, to zombie jest, poczekaj. Daj mi zejść na dół jeszcze, bo chciałbym sobie tu... Łe! O, ty, łe! Almius, trochę mnie wystraszył gagatek. Chciałem tu podnieść, o to, tu się świeciło do podniesienia, już nie ma. Dobra, chodź tu, ty kurwa, lamusie. Który on ma poziom, ty, ej! 18? Co? Poczekaj, kurwa, coś mi tu nie gra, wariacie. Jak 18 do jasnej, ciasnej anielki? To jest duży poziom, mi się wydaje. O kurwa, co? Ała, ała. Oj, to się nie bijemy, wariacie, dobra. Działaj sobie tam, panie zombiak. Jacy kolo, nie? Dobra, że tak krzyczę, ale... Ech. Dziki skal, 18 poziom, podgatunek. Sia, panowie. Sia, o kurcze. Ty może... O kurcze, ty oni mnie mogą w sumie zabić teraz, bo ja nie mam HP. Oj, nie, oj, no mogą, oczywiście, że mogą. Co się stanie, jak umrzemy w ogóle? To jest ciekawości. Czytanie giereczki. Kurczę, ja mam zapis 5 lat temu. Jeśli zabraknie ci siły, pamiętaj, że krew mieszkańców pozwoli ci. No i dupa. Nie zdążyłem przeczytać. No to co, próba numer 2, niestety. Tamten gość mi strasznie załatwił, że tak powiem. No mówiłem, że tu się świeciło. Ejk, no właśnie. Można było coś tu podnieść. Tu są goście, tam są goście. Tutaj trzeba wszystkich pozabijać, a mam niestety niski poziom, mam wrażenie. Sią, ziomo. Czemu tak? O kurczę. Dobra, oni teraz nie biją tak dużo. Ej, biją trochę w sumie. 12 poziomy mają. Nieźle, nieźle, nieźle. No to pograny jest. Spierdalam stąd. Nie, oni mają za jakieś aha. To są jakieś powalone bobki na jakieś powalone poziomy. Ej, ja mam 3. poziom, wariacie. Rozumiesz? 3.
Nie ma szans, że tam pójdę teraz. Pobawili się tego, owego, ale wracamy. Wracamy do rozmów jednak. Znajdź swój gabinet. No to znajdźmy najpierw może swój gabinet na pierwszym piętrze. No ile tu jest postaci do rozmawiania? Ten ma jakąś taką dziwną... Jakby to opowiedzieć? O, siema, co tu się dzieje? O, witam! Miał takie oczko nad sobą, nie wiem o co chodzi. Jestem dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Szczegóły o jej krwi? Jakoś krwi. MILF. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. Rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Okay. May I ask if you have an occupation? I'm a teacher by profession. Dziwne pytanie. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Okay. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially... Zobaczyć. Bertrick nie jest przekonana co do skuteczności służby zdrowia. Jak ona ma? Beatrice. Beatrice. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Nowa wskazówka, kliknij. Pewnie, że tak. Pipa. Rezerwuje łóżka dla tych pacjentów, którzy będą w stanie za nie zapłacić. No, też jestem w szoku. Kazała ci zapłacić? Charged you for a bed? Yes. And I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. No tutaj też nie będzie. To Sianko wróci oczywiście do mojej kiermony, a gdzie? No i trochę do twojej, ale też mi się mam nadzieję zgarnie. Dobra, tutaj potrzebujemy samych wskazówek. W takim razie dziętki. Możemy porozmawiać z Eikidosem chyba, tak? To jest Eikidos? Siema. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Okej, okay, twoje życie w Londynie. O pobycie w szpitalu, jak bardzo cię boli gardło. Musimy się ze sobą porozumiewać. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something. Serduszko. Yes, maybe. Dusza. But I don't want to talk or even write about it now. O, depresja. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor.
But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Okej. How painful. A to zgadaliśmy. Czemu mam jeszcze raz? Dam się odpocząć. Dobra. No to co? Został chyba zbadany. To wszystko? Myślałem, że my naprawdę jakieś badanie mu wykonamy, czy coś takiego. A tutaj jednak chyba niekoniecznie. Dobra, bo to jest... Kurczę, tyle możliwości porozmawiania. Chcę wykonać misję i nie bekać na odcinku. Tutaj nie ma schodów. Szukamy schodów. Gdzieś muszą być schody na górę. Tymi schodami udamy się do mojego gabinetu i pewnie będzie kontynuacja dalszych misji. Będziemy sobie rozmawiać z tymi postaciami tak po 10-20 minut na odcinek. No nie będę teraz rozmawiał przez 50 minut z tymi postaciami w szpitalu, bo myślę, że o ile mi to jakoś nie przeszkadza za bardzo, bo ja bym wolał one-shotować te rozmowy na raz, to wydaje mi się, że byłoby to strasznie nudne. Dobra, tu są schody. Jeżeli chodzi o odcinek, wydaje mi się, że i tak już w miarę długo tutaj gadaliśmy z różnymi postaciami, że teraz czas udać się do tego gabinetu. Czy ja mogę coś tu w ogóle pokraść? Oj, mogę, zdecydowanie tak, to ja bym prosił. Używana piła chirurgiczna, co to jest? To jest jakaś broń? No to wygląda, obrażenia ma, kurczę, całkiem ciekawe. Prędkość ataku też jest całkiem niezła. Jeśli tu mi papruchy wkurzają i pod myszkę wchodzą. Maczeta? Maczeta jest, kurczę, gorsza chyba. Tak. Ta piła chirurgiczna jest lepsza w sumie. Załóżmy sobie ją w takim razie. Weźmy tą kosę, ja bym chciał używać w sumie. Weźmy, używajmy tej kosy. Mogę dwa razy założyć kosę? Mam tylko kosę? Spróbujmy kosy używać. Na razie tylko i wyłącznie. Serum na razie nie mam. To nie wiem, co to jest. Metoda ostateczna. Tu jeszcze możemy coś podnieść. Dokumentacja medyczna. Pacjent Thomas Eltwood, mężczyzna. Uwagi, twarz pacjenta uległo głębokim poparzeniom i oszpeceniu w wyniku wybuchu bomby w czasie wojny. Pacjent, nawet będąc pod wpływem najmocniejszych środków przeciwbólowych, regularnie zgłasza silny ból. Płomieni nadal palących go pod skórą. Czy mamy do czynienia z poczuciem winy ocalałego? Okej. Dostępna nowa wskazówka. Nie chce mi się chyba patrzeć za każdym razem, kiedy taka wskazówka teraz będzie dostępna. Z początku to było fajne, ale tak jak teraz za każdym razem będę patrzył na te wskazówki, to cały czas będziemy praktycznie na shifcie. Chciałbym jeszcze tutaj pozaglądać, bo tu w sumie tyle miejsc jest. Ale to mogę chyba poza odcinkiem w sumie pozbierać. Bo tutaj pewnie będą różne przedmioty do pozbierania za friko. Chętnie bym to zrobił. Za friko? No nie no, pójdź tam. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Pakuj się. Dobra, mamy takie rzeczy do podnoszenia. Co teraz? Wiadomość od doktora. Poprosiłem siostrę Crane, żeby przygotowała dla ciebie gabinet. Chyba zrobię wystrój, ale szpitalowi Pembroke daleko do pięciogwiazdkowego hotelu. Oby nasza przyszła współpraca dała wspaniałe rezultaty. Dobra, jakiś opis, że znajduje się tu okno. Wiadomość od doktora. Okej, myślałem, że to jakaś mapa jest. Dostaliśmy jeszcze mapy. Chyba niekoniecznie. Artykuły dotyczące ekonów. Nadnaturalna prędkość. Wampir potrafi zachować się i przemieszczać jak śmiertelnik, jednak wyćwiczone oko zauważy, że wyróżniają go wyostrzone zmysły, a reaguje znacznie szybciej niż my. Jedną z najpotężniejszych umiejętności wampira jest zmuszenie śmiertelników do posłuszeństwa. Być może najbardziej katastrofalna umiejętność wampirów, jako że leży u źródła wielu tragedii, ich i naszych wampiry łakną krwi. No jest jak jest. A mogą być też krewną, zwłaszcza szczurów. No to podlej. Możemy podlać? Możemy się kimnąć. Tutaj co mamy? Możemy uzupełnić amunicję. Ale mnie wzięło, kurczę, do toalety muszę iść. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, co tu możemy wykonać. Nie dam rady. Ciężka ta dieta. Ciężkostrawna dieta na krwi. Krwawowa dieta. A teraz sobie uświadomiłem, ty, czy wampir kiedykolwiek chodzi do toalety, w sensie, żeby na tak zwaną dwójkę?
Czy w ogóle wampir cokolwiek je, czy tylko on się żywi krwią jakby? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, a to są bardzo istotne. Próbka krwi. Badajemy, zobaczyć plany. Bardzo istotne pytania. Serum. Ogodne serum regeneracyjne natychmiast przywraca 300 punktów zdrowia. Winian żelaza jest potrzebny i roztwór pochlorynu sodu. Ja to muszę zrobić czy nie? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Odpocznij wózk, łóżko. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. No to w sumie jesteśmy ale nieśmiertelni, ale to znaczy, że my na przykład 200 lat możemy żyć, czy jak to wygląda? A trzeci poziom wbiliśmy, możemy jakieś nowe umiejętności sobie tutaj ogarnąć. Mocne ugryzienie. Zwiększa obrażenia zadawane w czasie walki przez ugryzienie. Szybka regeneracja, zwiększa regenerację życia po ugryzieniu w trakcie walki. To jest chyba spoko. Sprawność fizyczna, krew. Zwiększa absorpcję krwi przy ugryzieniu o 20%. Zwiększa wydajność krwi o 5%. No ja bym w tą krew wszedł i takie umiejętności regeneracyjne, tak mi się wydaje. Że jest to całkiem niezły pomysł. Tylko pytanie, czy chce się leczyć o 5%, czy uzyskiwać 20% więcej krwi. Wydaje mi się, że 20% więcej krwi. To jest mega tanie tak de facto, więc możemy sobie to uleczyć. Kit na drugi poziom. To jest super, ja bym to poulepszał, nie? No, na trzeci nie mogę, bo muszę mieć wtedy szósty poziom, żeby ulepszyć na trzeci poziom. Straszliwe pragnienie. Więc dajmy sobie może jeszcze szybką regenerację. Czemu by nie? To też jest dość w miarę tanie, także możemy sobie tutaj ulepszyć tą umiejętność pasywną. No i na pewno jak będziemy teraz mieli starcie z jakimś przeciwnikiem, to sobie lepiej z nim zdecydowanie poradzimy. Kituła chyba. Możemy się kimnąć. Zapomniałem, że jak my śpimy, to ewoluujemy. Kolejnej nocy. Czy obudzi mnie ktoś? Nie. Biały fartuch, rozdział drugi. Nocna zmiana. Pragnienie krwi. Właśnie to pragnienie krwi to też nie wiadomo, czy one się jakieś randomowo pojawia, nie wiem o co chodzi. Niewłaściwy cel, znajdź mi są kwatery, stróż już. Tam tak, to tam jeszcze nie idziemy, bo oni są za mocni dla mnie, to są mocni zawodnicy. Siemka, czy ja z tobą rozmawiałem jak najbardziej? Czy ja mam ci coś nowego do przekazania? Raczej nie. O co się dzieje? Nikt nie ma tu wstępu. What type of hospital are you running? No antiseptics. You have been away too long, doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Jak? Przecież tu macie w kurwę miejsca. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? Ale gadasz ty. It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. To w ogóle brzmi strasznie podejrzanie, co ty powiedziałeś, samico. Yes, doctor. Czekaj, chciałem, jak wygląda sytuacja, nigdy nie odpoczywasz? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies. But with the quarantine, well, we're in God's hands. Dobra, jesteśmy w rękach Boga. Nigdy nie odpoczywasz. Why do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Kiedy sypiasz? Brak snu jest niebezpieczny. Lack of sleep and the medical profession always. Sam mało często śpię, ale to nie jest dobre. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs.
were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Pamiętajcie, push it to the limit, ale... Your dedication to the Pembroke does you credit. Ale nie za bardzo, bo może być zawał w wieku 20 lat. Chciałem powiedzieć w wieku 20 lat, a ja mam 22. To już jest niebezpiecznie w sumie, w wieku 22 lat można mieć w sumie zawał. Eta, frytki rano. Kratynka, białeczko. No i to, ćwiczonka. Tutaj coś popodnosić w pracy ciężkiego. Trochę stresu, więc w kurwę stresu. Lulku, no nie jest, nie żyję w sumie teraz dobrze. Muszę zacząć się zdrowo odżywiać, jakieś witaminki, jakieś warzywka, polecam, brokułki tego owego. Oddają, natomiast jestem na diecie ketogenicznej, chciałbym jeszcze schudnąć trochę. Dlatego aktualnie nie korzystam z takich dobrodziejstw natury jak właśnie warzywa. Śmieszne, weganin nie korzystający z warzyw. Dość dziwne. Całe moje żarcie opiera się na warzywach. Czy my mamy tutaj jakieś gości, z którymi mogę porozmawiać? Na przykład z tym jeszcze możemy zamienić ze dwa słowa. Tak już tu stoi, to czemu by nie? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. No, to mi się może dogadamy, co? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. No i to mi się podoba. Strzelba Miltona. 350 shillingów. Całkiem sporo niestety. Fragmenty uchwytu, pyły, odłamki stopu, smary, jakieś śrubki. Cię mogli od niego pokupować. A możemy mu coś posprzedawać? Pewnie też. Good evening, doctor. Still trying. Tak, tak, ja bym chciał zadać tobie pytanie, jak tam wygląda sytuacja tego owego. You wanna hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Co tu robić? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, doctor. I'd rather not bring your dead body back. Nowe śledztwo, przemycasz broń. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know, and by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, doctor. I offer them another way to protect their health. Okay. Fair enough, mi się wydaje. Zresztą sam od niego tą broń chciałem kupić. Mamy nowe śledztwo. Coś czuję, że to nie jest śledztwo tak zwane łatwe, także raczej bym sobie teraz go nie wykonywał. Tutaj nie ma zaznaczonego, na który tutaj jest tego, na który poziom jest to śledztwo. Ale coś czuję, udaj się do ogrodu na dziedzińcu. Poczekaj, odpalmy mapę, gdzie jest ten dziedziniec. Misja poboczna. Czyli tam generalnie gdzie zmierzamy na razie chyba, czyli w tom i w lewo powinniśmy być na miejscu. No to przy okazji chyba możemy wykonać tę misję poboczną, tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj powinno być jakieś wejście, uliczka, coś takiego. To wydaje mi się ogród, co? Dobrze mówię? Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Gdzie są te skale?
Tu jest jakiś ogień, ale w dobrym miejscu generalnie jestem? Wydaje mi się, że chyba miejsce sacy, ale ja nie jestem pewien. Kto to? Wygląda jak Tesla albo kimś taki, ktoś taki. Nie no, może jak Tesla to nie, ale Tesla miał podobne tego. Podobne, jak to się nazywa? O kurde, jakie combo w ogóle sprzedałem, tylko jak się z energii wyprułem. Podobne zdjęcie miał Tesla. Pokaż, ile to damage zadaje. No kurczę, nie wiem, średnie to jest, mi się wydaje jednak. Nie lubię tej koski. Co to tam ja używam? Kosę, no dziwna jest. Mało jakby chyba damage zadaje, plus ten skal jest kurwa całkiem niezły, tak szczerze mówiąc. A ja bym chciał go bardzo ogłuszyć, ale tu niestety nie mam umiejętności ogłuszania. Mając tą kostkę za dłużej, także weźmy używany kołek jak najbardziej. Załóż. Oj kurwa, nie mogę pewnie w trakcie walki. Nie wiem, tragiczna jest ta kostka. Beznadziejna. O kurwa, więcej skalów. I o trzy krince, poczekaj, teraz mogę zmienić tutaj broń. Dziwna jest ta walka, taka mało trochę emocji ma sobie. Załóż, czemu nie mogę? Używam tą broń, dobra. Zmieńmy w takim razie. Załóżmy piłę przede wszystkim, tak mi się wydaje. 15-15, 15-20, używana piła chirurgiczna. I tutaj kołeczek. I na drugie jeszcze pistolecik, pewnie, że tak. Tylko nie mamy do niego w ogóle amunicji na razie. Ale może znajdziemy. Tutay jakieś pragnienie tego owego. Dobra, jest git. Jest gituwa, tak mi się wydaje. Podnieśmy, co to jest. Krzepka krew, ok. No i lecimy dalej. Kurczę, 2 na 1 może być ciężko. Ale one. O no i kołeczek jest przepiękny, nie? Co boż, kołeczek na 2 hitki i mogę sobie wyssać krwi, ile mam ochoty. I nie zużywa też tak wcale dużo. Dużo tutaj tego. Jak to się nazywa? Wytrzymałości, także jest perfekcyjny. Tego maszeta czy tam piła. Piękna sprawa. Nie mam wytrzymałości. Gorzej z tą wytrzymałością, kurczę, też trzeba w nią zainwestować, bo nie jest dobrze. Też mnie ugryz. Chuj. Puść. Ej, ej! Okej. Okej. Zabito cię. Kurczę, no nie spodziewałem się tak szczerze mówiąc takich obrażeń od tych skalów. Były to obrażenia całkiem kurczę wysokie naprawdę. Myślałem, że trochę łatwiej mi z nimi pójdzie, nie w tą stronę gagatku. Ale nie marnujmy może energii. Od tego trzeba zabić przede wszystkim i uzupełnić sobie od niego energię, a nie to co wcześniej zrobiłem. Ta kostka była kompletnie beznadziejna. Nie energię, tylko krew uzupełnić oczywiście od zombiaka. Dobra, pyk. Jak najwięcej krwi od niego zabrać. Oj. Też jak najmniej stracić by się przydało. Tu można jakoś fajnie blokować te ataki ich, ale nie umiem za bardzo. Umiem tylko takie uniki z pacem robić. Nie wiem, czy można w sumie coś więcej? Chyba można. Siemano panowie. Co tam robicie? Pyk. No i co teraz? Ja jestem prawdziwym wampirem, a nie jakimś lamusem jak wy. Pyk. Trzymajcie się. Piękna umiejętność. Pyk. Krew. Ale versus 1 versus 1 to ciężko. 1 versus 2. 1 versus 1 versus 1. Dobra, co oni tu w ogóle robili? Zdjęcie w portfelu. Zdjęcie uśmiechniętej zakochanej pary. Milton i Pipa na zawsze razem. O. No to chyba po Miltonie, co? Tak mi się coś wydaje. I całe ciało zjadli? Miltona zjedli? Kurczę, na to chyba wygląda. Czy ja jestem w ogóle w dobrym miejscu? Czy ja powinienem iść do przodu tutaj? Czy niekoniecznie to jest dobre miejsce? I kurwa, podejrzanie coś wygląda to miejsce. Czekajcie, mapa. No, w dobrym jestem miejscu. W dobrym. Tutaj ma się właśnie udać. Idealnie tutaj. Nabój. W końcu. Dziwne są te dźwięki w ogóle, jakieś takie, nie wiem. Rzadkie, o nie zdążyłem przeczytać. Szpital. Nie, gdzie my jesteśmy? Kostnica, no to świetnie, już mi się... Nie no, nie rób takich dźwięków, już mi się... Czemu ja jestem taki strachliwy? Ja zawsze jak się boję, to powtarzam sobie jedno w głowie.
Mam wielkiego chuja. Zawsze mi pomaga. Tylko dziwnie by tak było powtarzać teraz na odcinku. Trzeba się skupić na odcinku. Ale się zesram zaraz, no. Pewnie, że się zesram zaraz. Nie, co to są za dźwięki w ogóle? Psychopaci, nie? Nie, za kosnica. Nie! Dobra. Przecież ja jestem wampirem. Przecież mi nic nie grozi. To nie jest tak, że to jest zombie i coś mnie zabije w sumie. To ja jestem kurwa zombie. To ja jestem szefem. Czego ja się boję? Idziemy na górę. Znaczy wątpię, że kosnica jest na górze, ale... Dobra, kurwa. Gin! Pomiocie szataństwa. Dawaj krew. Przecież to ja tu jestem szefem, co wysysa krewa, nie oni. Zapomniałem o tym. Kto rządzi na mieście. Dobra. I piłą. Kurczę, mało obrażenia ma te piła. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. No, całkiem w sumie dużo osób tu jest chorych na to. O! This key will surely grant me access to the basement. O, to dobrze, że tu przyszedłem w sumie. O, a to? Oj! Dobra, chyba mogę mu przywalić z tego, nie? Czy nie? Pyk, tak będzie szybciej. Papierośnica, nie dowiemy się kto to był. Tutaj jakieś medyczne rzeczy podnieśliśmy, udało się. Jedna rzecz znaleziona, ale tutaj jest kilka rzeczy generalnie do znalezienia. Drzwi są zamknięte, tutaj też pewnie. Tutaj coś jeszcze możemy podnieść. Krzepka krew. A tu są łowcy wampirów w ogóle. Chyba próbował stąd wyjść, ale mu się nie udało. No generalnie łowcy wampirów chyba dobrze robią, nie? W sensie... Znaczy polują też na nas, to akurat jest słabe, nie? Ale tak generalnie to... Pomagają ludzkości, tak mi się wydaje, nie? Krew, dobra. Teraz chyba musimy zejść do piwnicy. Chyba jednak polują na wampiry. No gorzej, że my akurat teraz też jesteśmy takim... Oj, coś tu było chyba. Mam wrażenie, że coś mi migło. A jeszcze do góry mam się udać, znać? Czekaj, bo tu mi strzałka pokazuje też do góry, że tu coś jest jeszcze. Tutaj? A, tutaj jest coś. Dobra. Oczywiście, że to musi być kosnica. Witam serdecznie. Piję krwi. Właśnie, bo one zjadły tamtego poprzedniego gościa. Coś mi tak nie grało. Okej, okay, jeszcze jeden tutaj został. Chodź gagatku, czym od razu cię pokonam. Czym tutaj miał robotę z głowy. Dobra, pyk, pyk, pyk. Jeszcze umiejętność. Pyk. Dobra, to bym wyssał krew. Leczył się trochę, bo zaraz ginę oczywiście. Jedyneczka, pyk, hilek, uniczek. Oj. Dobra, pyk, kołeczkiem. Oj, on jest jakiś kurczę bardziej tanki, szczerze. Dawaj. Dobra, dwójeczka. Jedyneczka, hilek, a już sam się wyhealowałem chyba. Nie wiem, czemu się wyhealowałem. Nie miałem życia, jednak ja miałem życia. Kurwa, ile tu postaci do bicia się. Ja myślę, że to bardziej taka fabularna gierka będzie. A jak to wyciągnę spluwę teraz? O. No nie tak. Chciałem wyciągnąć jakieś spluwę, ale nie umiem. Na razie przynajmniej. Chyba, że nie mogę mieć kołka i spluwy jednocześnie. Też istnieje taka szansa. Nie tędy, czyli dobrze szedłem w tamtą stronę. Dobra, gdzieś tutaj powinno być to, czego szukamy. Tam jest ten skal. Tutaj jest co? Kibel? Nie. Jesus. Nie, nienawidzę takich rzeczy. Zaraz mi się, tak mi się niedobrze robi. Używany nóż amputacyjny. Nowy rodzaj broni dodatkowej. Wybierz i wciśnij, aby wykładać krew? Czekaj, co? Karta zgonu.
rodzaj śmierci naturalna, szybko postępująca coś tam. Szybko postępujące wirusowe zapalenie oskrzeli. O co chodzi? To jest nowa misja jakaś mi się odblokowała, czy co? Mówisz, że lepiej tutaj bym zajrzał. Jest jakaś nowa... Nie. Misja jest... Chyba, że to jakieś tego, poszukiwania, czy jak to się tam nazywa. Tutaj jakieś misje. A jest coś. Ustal przyczynę śmierci. Jo, cię kręcę, ile misji pobocznych. Poczekaj, no to weź to zaznacz. O, nie, nie. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Nie, no nienawidzę takich rzeczy, no. Nie lubię, strasznie. Wiedźminie to jakieś było lepsze, nie wiem, może mam jakiś zły dzień. Ale jakbym sam rozcinał, to czy bym czerpał z tego przyjemność? Ja tak widzę, jak leży, to jakoś, nie wiem, że wszystko swędzi, nie? I co się stało w takim razie? A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Okay. Photo spools. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Uuu, czyli to ten ziomuś go zabił. Przez niego właściwie ten pacjent zginął. Kurczę, no nie lubię tak patrzeć na te rzeczy, sorry widzowie. Ale myślę, że to jakoś też nie przeszkadza innym osobom, że po prostu tak średnio patrzę na to. Nie wiem, jakiś kurczę niedobrze mi się robi. Niektórzy ludzie tak mają, że zobaczą Krevida. Idą spać, nie? Im dleją momentalnie. Dobra, czyli czekaj. Czyli teraz byśmy chcieli kliknąć z powrotem tutaj mojego tapsa. I zaznaczyłbym, znajdźmy sobie krwaterę. Odnaleźć portfel, to myślę zaznaczyć. Czy my już odnaleźliśmy ten portfel? Właśnie chyba niekoniecznie mi się wydaje, że odnaleźliśmy ten portfel. A, znaleźliśmy, odnieść portfel jego właścicielowi. Dobra, czyli wszystko generalnie teraz co... O, Siemolski. Co znajdziemy? Znaczy to wszystkie zadania poboczne możemy już odnieść i ich finał znajdziemy w szpitalu tym głównym. Że będziemy mieli sporo w sumie do oddawania tam w tym szpitalu rzeczy. No chciałbym znaleźć tylko ten podchloryn sodu i ja bym się udał poza odcinkiem i tam byśmy w tym szpitalu zaczęli nowy odcinek jutrzejszy. Tam by było super. Tylko czy ja go znajdę? W którą to stronę w ogóle jest? Czy ja dobrze idę? Czy ja tutaj byłem? A tutaj jest w ogóle ten początek. Gdzieś jakąś okrężną drogą po prostu pobiegłem. Dobra, czyli przed nami po prostu. Siema. Oj. John Doe. O kurde, a co mnie tak zcięło? A to jakiś... Co to jest za gagatkę? To jest... A to jest wampir, wampir? Nie, no to też Skal chyba. Stawię opór. Rządo jest jakiś dojebany. Zablokuj. A kontrol, aby zablokować przeciwników. Jak to zrobić? No klikam kontrol. I nie działa to FS. Klikam kontrol. Jedyne co dostałem to obrażenie na dziurę. Oj, nie trafiłem. Dobra, masz zwykłe ciosy. Będzie najszybciej, szczerze mówiąc. Leczonko, żebym nie zginął. A też potrafi w trochę w umiejętności skakania. Dziwny jest tutaj model walki, taki mało emocjonujący, ale w sumie spoko jest. Oj, trzęsie... Oj, ciężko, ciężko! Ej! Gościu! Dobra, trochę skupienia. Ja pierchruper, wariacie! Słuchaj mnie. Ogarnij się, spoko? Chyba nie spoko. Ej, ciężki fuj jest. Kurwa. To już, nie no, zabijam od dzisiaj mieszkańców, nie? Na potęgę, bo to jest jakiś żart. Ale pieprzony ma damage. Ej! Kurwa. Ty.
Ja myślałem, że tu bobki będą na tym poziomie normalnym. No trzeba chyba zabijać mieszkańców. Stara kostnica. No nie, spróbujmy jeszcze raz chyba, nie? Nie, no nie, nie mam żadno. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się jutro. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka i wpaść na Twitcha, na tym by mi bardzo zależało. Mam nadzieję, że odcinki wam się podobają. No i możecie napisać, co jest tak, co nie tak. Ja też nie wszystko widzę. Moglibyście napisać na przykład i połowy zdań nie kończysz. Ja bym powiedział, to prawda, popracuję nad tym. I kanał by szedł do przodu. Więc jak masz ochotę, to możesz napisać, co robię źle. Pozdro.